roku. Coś takiego. Nie wiem, czy szaman jest, czy go nie ma. Teoretycznie jest. W ostateczności ktoś by mógł powiedzieć, czy go słychać. No cóż, moi drodzy, mamy tą kalibrację po tym 28, taką niezłą w zasadzie. Dzisiaj pierwszy dzień, a w zasadzie pierwszy, drugiej serii po 4 z przerwą wczoraj. Czy z takim kalibratorem głównym, jak to szaman nazywa, bo to teraz trochę inaczej będzie chodzić na 9, a nie na 7, tak jak przed. No i z tego powodu, ponieważ wczoraj szaman nie pokazał no ważnego wbrew pozorom wydarzenia, czyli resetu przestrzeni. Znaczy on tam był, jak grał na tej muszli na Sokolicy, no ale droga i komentarz do tego to też dość istotny. No można by to teoretycznie opowiedzieć w 5 zdaniach, ale trochę to zostało nakręcone i może taka luźna właśnie dzisiaj audycja, spróbuję wam to odtworzyć, a jak będzie nieciekawa, no to będziecie robić co innego po prostu. W każdym bądź razie, no do środy mamy taką ostrą jazdę. Znaczy, czy ja wiem, czy ostrą. Może ona już nie jest ostra, bo to jest właśnie w zasadzie no dużo, dużo łatwiejsza przestrzeń. U nas niekoniecznie, bo mamy drugi dzień jogi szamańskiej, no i wszyscy są już jak potłuczeni ostrymi kijami, no ale jakoś dadzą radę, może do końca. Jeszcze jutro już będzie z górki, bo jak tutaj z tych ciał zaczyna wychodzić to, co się w nich nosi, no to wcale to nie jest lekko. No, ale tego już szaman nie będzie opowiadał. Każdy, kto się zetknął głębiej z taką praktyką. Co prawda, tutaj mamy jogę szamańską, no, ale ona jednak w dużej mierze na hatha jodze jest oparta, więc to jest taka bardzo, bardzo głęboka praca z ciałem. No i głęboka praca z ciałem powoduje, że się szybko robią nie tylko zakwasy, ale głębokie stany zapalne w różnych strukturach, które no nie wytrzymują czasów rozciągania, przepływu energii. No i w zasadzie właśnie wtedy dopiero, jak to ciało się tak rozrywa, to może dla niektórych brzmieć jak horror. Często ludzie nawet, którzy ćwiczą, o tym nie wiedzą. No jak jest głęboka praktyka, no to w zasadzie to sam człowiek sobie rozrywa ciało i dopiero jak rozerwie, to z niego wychodzi to, co gdzieś tam jest zamknięte. A jak się zrobi taki mocny stan zapalny, to właśnie wtedy jest możliwość, żeby to wszystko wyszło, a przebuduje się potem na nowo. No i zawsze jest trochę lepiej, potem no, już łatwiej w niego wejść, na ten, do tego miejsca dojść, na którym się skończyła ta przebudowa. No i tak powtarzając to niejednokrotnie dziesiątki razy, no w którymś momencie taki szlif podstawowy się uzyskuje, ale to nie jest taka łatwa droga. Oczywiście to jest praca też wielopoziomowa, więc nie tylko tutaj ciało ruszamy, bo jak uwalnia się tylko to, co z ciała, to okazuje się z reguły, a szaman zawsze mówił, że joga trochę jest archaiczną
formą na dzisiejsze czasy, bo właśnie rusza tylko ciało. Chodzi mi o taką jogę właśnie, hatha jogę, a nie rusza struktur czy tam programów umysłu. No i przez to jest to kompletna niekompatybilność z czasem według szamana, bo wtedy, kiedy powstawały takie praktyki, to zupełnie inaczej się to odbywało za życia z kilkaset czy tysiąc, czy dwa tysiące lat temu człowieka, to nie odpalało się w przeciągu jego życia nawet kilka procent tego, co dzisiaj odpala się w polu takiego przeciętnego człowieka w ciągu czasami kilku tygodni. Jeśli faktycznie już następuje takie mocne otwarcie. Oczywiście to też nie jest takie częste, to mocne otwarcie, no ale czasami jest to wymuszone różnymi warunkami zewnętrznymi. Tak się to zmieniło, o tym można by dużo mówić, ale zobaczymy. Jest nadzieja, że będzie miało to wartość historyczną, chociaż tak, może nie do końca. Bo wbrew pozorom bardzo wiele rzeczy haczy ludzi, których w zasadzie już nie powinno haczyć, no ale z tą świadomością, jak to szaman mówi, no jest bardzo kiepsko. Ona jest takim procesem, ale no fajnie, jak ten proces przebiega i jest procesem otwartym. Natomiast w większości przypadków to jest taki proces, w którym jedno błoto zostało trochę innym, niekoniecznie lepszym, po prostu innym zastąpione. No i z tego świadomości, jak nie było, tak nie ma, natomiast nadęcie czasami jest olbrzymie. Widać to chociażby w komentarzach pod audycją Porozmawiajmy TV szamana, ale szaman się bardzo z tego cieszy, bo to po prostu jest taka nieprawdopodobna wgląd, przestrzeń, no już taką dość wiarygodną, bo te kilka tysięcy odsłon, no to już jest dużo bardziej wiarygodne niż tych kilkudziesięciu słuchaczy szamana, którzy są mocno przesiani. Tutaj ten druszlak taki był mocny, a w zasadzie nie druszlak, tylko już takie sitko z drobnymi dziurkami. No i z tego się również bardzo cieszę. Natomiast no, wrócimy do tego, co stało się na przestrzeni dwa dni temu. Można powiedzieć, to wcale niekoniecznie tylko taki symboliczny reset przestrzeni, bo chociaż szaman od razu przyznaje, że na honsze, czyli na muszli, uczy się grać, grając, bo to wcale nie jest takie proste, wbrew pozorom, to jej częstotliwość no pozwala mu się komunikować nawet, można powiedzieć, z większą przestrzenią, dużo większą przestrzenią niż poprzez grę na gongu. Tym bardziej, że na gongu z reguły jednak gra w pomieszczeniu. Natomiast muszla jest takim instrumentem naturalnym, której zasięg jest olbrzymi i zmienia się przestrzeń w sposób bardzo spektakularny, co było też tam widać wczoraj. No, szaman też się nie dziwi, że niektórzy są na to kompletnie niegotowi, chociaż wycie czy dźwięk muszli jest bardzo podobny do
rykowiska jeleni, które teraz trwa, no i niekoniecznie, nawet chyba gdzieś tam w komentarzu jest, nie wiem, czy dojedziemy dzisiaj do tego, że niekoniecznie jeleń byłby taki wyrozumiały jak szaman. No ale to nie ma znaczenia, moi drodzy. Także to jest w zasadzie historyczne sprzed 2 dni, ale kto ma ochotę, to dzisiaj może wyjść z szamanem na Sokolice. Może to szaman mówił, jak nie, to powtórzę, to jest drugi co do wielkości, do wysokości szczyt Pienin lewostronnego Dunajca, czyli tam, gdzie są trzy korony, gdzie jest przełom Dunajca, no i chyba jedna z najpiękniejszych gór, na pewno według szamana w Polsce, nie tylko w Pieninach. Chociaż oczywiście piękno to jest zupełnie rzecz umowna, no ale jest to góra mocy, olbrzymiej mocy. Wiedzą to wszyscy, którzy, czy może wiedzą, przyciąga wielu, którzy to czują. Natomiast same Pieniny jako góry są endemicznymi górami, czyli takimi, w których jest dużo roślinności i dużo również fauny różnej, zwierzęcej, nawet kilka gatunków ssaków, które funkcjonują tylko w tych górach. Nie do końca jest jeszcze najśmieszniejsze to do dzisiaj zbadane, bo ta biosfera jest taka właśnie zamknięta dość, jak to w każdej endemicznej strukturze. No a natknąć się na coś, co jest bardzo rzadkie, czasami nie można przez dziesiątki, czasami setki lat. Kiedyś ten klimat był bardzo zaburzony tam, kiedy ruszyła zapora czosztyńska, teraz to doszło w miarę do równowagi. No zobaczymy, jak się to będzie rozwijać dalej. Wszystkim, którzy tam mogą o to zahaczyć, polecam, bo jest to no wyjątkowa przestrzeń. I nie trzeba gdzieś jechać nie wiadomo gdzie, tak jak w Bieszczady, na koniec świata, tylko jest to, no, można powiedzieć, centrum tutaj górskich obszarów Polski. I nie ma tam zbyt dużo ludzi, także można w spokoju sobie, jeśli ktoś ma czas i ochotę, przeżyć swoje doświadczenia, które mogą być tam z racji właśnie energetyki Pienin wyjątkowej, no dużo głębsze. Jest tam mnóstwo magicznych miejsc, do których niekoniecznie zawiedzie was szlak i trzeba mocno z niego zboczyć, no ale to już zostanie tym, którzy by zechcieli się tym z rozpoznania podjąć, to z pewnością gdzieś ich nos, ich rozpoznanie powiedzie. Nie są to miejsca, do których nie można dotrzeć, może jest to utrudnione, ale nie są to góry trudne. No chociaż jak nawet zobaczycie za chwilę, niekoniecznie też są takie łatwe. Także cóż, tych, którzy mają ochotę i czas, zapraszam na już w zasadzie takie historyczne. Może tam nie będzie jakichś, nie wiadomo jakich treści, natomiast no, świetne kolorowe zdjęcia, może ruszone, no bo to z tego szamana czoła trochę, no ale zobaczymy. Najwyżej napiszcie w komentarzach, żeby więcej tego nie pokazywać, bo też szaman będzie wiedział, czy wam się takie ewentualnie audycje podobają, czy nie.
No i tych wszystkich, którzy aktywują kody, dobiegają końca i tak dalej, no zapraszam do podzielenia się swoimi uwagami, bo to, tak jak szaman zapowiadał, taki czas dość spektakularny dzieje się i jak was coś mocno doświadczy, dotknie, będzie dużym, czy niekoniecznie musi być dużym, ale po prostu jeśli będziecie mieli ochotę się czymś podzielić, to szaman bardzo chętnie się z tym zapozna. No to jedziemy, moi mili. Idziemy od dołu, czyli odkąd nas Flixak wrzucił na drugą stronę, przewiózł Dunajcem na szlak, na Sokolicę. No i tak, to idziemy na Sokolicę, a mamy... A która godzina jest? Co on powiedział? Aleś wredny jest, ła! Nie kręć, Tomasz, szkoda rąk. A ty wiedźmo, zasuwaj. Bo będziesz płynąć przez Dunajec. Nie ma. To czasami raz na 3 dni płyną. A. Najwyższy szczyt. Po trzech koronach. Przed Dunajcu naprzód. Zajebiste skały są. Fła. Czy ciekawość wygra? Czy pieniądze? Czy będziemy w pław płynąć? Bo może być i tak. Szaman trochę przyspieszy, żeby za nudno nie było. Ważny widok. I teraz już się nam wejście zaczyna ostre. Już wiadomo, jak z kikami jest. Wiadomo, że ten prawy jest mocniejszy. Się wydaje. Ale źle wygięty, to wcale nie jest mocniejszy. Ale prawy jest, a to lewy jest. O, chyba widać. Ten. Lewy jest. I można z nim tak chodzić, albo tak.
urodzić się. Szok! Teraz trzeba na koło wyskę idzie czas. Znalazł się szlak. Ale trzeba wiedzieć, dokąd szamański szlak prowadzi. Bo inaczej zgubić się można w lesie, idąc na sokolicę. Tym bardziej, że tu nie łatwiej. Tutaj szamański szlak. Szaman na kołowiskę. Piętro wyżej. Znalazł. O, nie wiadomo, czy to się pokazuje. No ale on jest. Ludzie tędy nie chodzą, tylko sarny. Bo szaman widzi, kto tędy chodzi. Bo żeby bez drożami chodzić, trzeba nie jedną górę zdobyć. Po szlaku. Albo przynajmniej nauczyć się. Rozpoznać. Nie myślcie, że to jakiś chłopciub jest. To jest prawie 60 stopni nachylenia. O, tak jest poziom. Taka góra. I taką górę szaman idzie. Nie po szlaku, tylko na kołowiskę. Ważne, żeby wiedzieć, jakie kiki użyć. Do której ręki. I wiedzieć, jak postawić. Bo tutaj jest stromie momentami. A kto chodził po górach, to wie, że tu nie przylewki. Jak to las, to jeszcze można wytrzymać. Ale jakby to była skała, o, to już nieźle się zaczyna wtedy, jak się w dół spoziera. Ale już jesteśmy na grani. To nie znaczy, że na sokolicę. Bo my ją na kołobytkę dzisiaj zdobywamy.
Szlak, że już mnie zostawili. A tam Sokolica. Bo wracamy. Na koniec. Wszystko. Tak jak ma być. Czyli na opak. Do tego co jest. Żeby świat trwać mógł dalej. Byle kto, to ty już nie został w lesie. Bo z takim łupieniem kufy szamana nawet jeszcze przed zachodem słońca. To nie jest łatwo. Popatrzcie na Sokolicę, na Kołobyrdkę. Jaka skała jest. Popatrzcie. To Sokolica. Jeszcze wam szaman pokaże, że to jeszcze 40 metrów skały jest przed nim na Kołobyrdkę. Na wspak. Popatrzcie, to pion prawie i sosenka na górze. A tam na dole duna jest, ale go jeszcze nie widać. Popatrzcie, szamanowi laseczka spadła. Byłyby jaja, jakby spadła. Tam! W dół! Ale jest! Zawsze lepiej z laseczka. Na Kołobyrdkę wyjść, na Sokolicę. Bo to się zdarza raz na milion lat. Nie dlatego, że to jakaś rzecz niemożliwa. Tylko dlatego, że to ze świadomością proces obraca mnie. Majca, popatrzcie, tam duna jest, a kto chodził? Na Kołobyrdkę, szaman idzie, na Sokolicę. Nie wiadomo ile się z tego nagrało, ale żeby to obrócić, trzeba wyjść na Kołobyrdkę i trzeba wiedzieć, na jaką górę wyjść. Prawie już na Kołobyrdkę jest. Nie myślcie, że to jakaś jest góra. Byle jaka. A tam Tatry są. Też nie byle jakie góry. A tam trzy korony. A tam Duna jest. Tędy tylko ci to moc czują. Patrzcie, jaką tu moc trzeba mieć, żeby się skały trzymać.
Pomoc! Tu jest ukryta dla przeciwwagi w korzeniu. Popatrzcie! Jak od wiatru obrócona. Wiadomo, skąd wiatr wieje. W naturze wszystko wiadomo. W tamtą stronę obrócone, skąd wiatr wieje. A z tamtej strony ludzie wychodzą. Bo oni lekkości szukają. Popatrz! Na górę! A ludzie nas okolicy już stoją. Weszli z wiatru. My też wychodzimy z wiatrem, znaczy pod wiatr. Cześć Waszka. Popatrzcie, rozpoznanie ma. Nasza mana czekała i na jego palcu u nogi specjalnie. Zaraz przyleci. Sobie usiadł. Tam ludzie są i Tomek już wyszedł. On normalnie że nie na kołobrzydkę. Ostatnie smarkanie. Nie jest łatwe. No i tak żeśmy wyszli na sukulicę, na kołobrzydkę. Cześć. Nie przeszkadzajcie sobie, ale będę kufę upał dalej. No nie wiadomo, czy nie będziemy musieli skakać na główkę. Patrzcie, ostatni tam spływają. Ile tu metrów jest, wiecie, na Dunajec? Nie wiecie. Ale nad Dunajec. No. Zrobić wam zdjęcie? Tomek wam może zrobić. Będziecie mieć na pamiątkę. To wam wyślemy na maila. Ale to będziecie mieć takiej, jakiej jeszcze nie macie. Jak chcecie. Przecież na siłę nic nie ma. Jak tam to musi? Jest która godzina? Tylko jak się włączy, to przez chwilę widać. Przeszkadza?
Popatrz, jak leci pajęczyna w słońcu. Nie widzicie tego na film. Widzisz to?
To pajęczyna nie jest, ale ciekawa, zgadniesz co to. Nasiu nawet. Gwiezdny. Może to myk ściągnie na film, ale wątpię. Lepiej tamtym aparatem. No, myślę, że wystarczy, moi drodzy, dziś taki, no, trochę w zasadzie replay, no, ale czasami tak wyskakuje, że trzeba coś powtórzyć, no, choć to może nie do końca powtórka, tylko początek procesu, ale jak to szaman mówi, w nieliniowym czasie niekoniecznie to, co jest później, faktycznie jest później. Czasami później jest to, co było wcześniej. I takich przykładów zaczynamy mieć tutaj coraz więcej, czysto fizycznie. Może one jeszcze chwilę, niekoniecznie w audycjach się będą pojawiać, ale to jeszcze chwilę. No ale jak widzieliście, czy słyszeliście, szaman kilka dni temu mówił w audycji, że dostanie kijki, czyli laski w szczawnicy od Isaka w Sromowcach. No i faktycznie tak było, te kijki, z którymi dzisiaj właśnie szamana widzieliście. To znaczy nie dzisiaj, tylko dzisiaj był film, ale dwa dni temu to były kijki, które szaman dostał od Isaka i to nawet mamy na filmie nagrane. Ale tego niekoniecznie będę, bo to, co szaman kręcił z czoła, okazało się, że się nie nagrało. Tomek nagrywał na drugi aparat, ale szaman doszedł do wniosku, że skoro się wykasował jeden, to znaczy, że ma tego nie pokazywać, tym bardziej, że wykasował się to, co niby się kręciło. Znaczy prawdopodobnie nie zauważyłem, że nie włączyła się kamera, bo to był ciekawy proces, no ale widać, jeszcze przestrzeń jest niegotowa na to, żeby w taki sposób
pokazywać pewne rzeczy. Niedługo będziemy nadawać pierwszą audycję z Matrixa, co już też szaman kilka dni temu mówił, to już się zbliża ten czas na koniec tutaj praktyki jogi, pewnie pojedziemy do Bielska, a tą audycję nadamy, no i zobaczymy, co to będzie. Jutro będziemy jogę w plenerze wykonywać na Jaworzynie, to też pewno będzie mocny proces, no bo proces na akceptację na pewno będzie mocny u niektórych. No i cóż, moi mili, dzisiaj szaman nie będzie, już i tak 40 minut się z tego zrobiło, nawalał dłużej, bo dzisiaj jest jeszcze sporo do zrobienia dla szamana w tym bezczasie, w którym funkcjonuje. No i jutro myślę, że się odniosę. Pamiętajcie, że dzisiaj pierwszy dzień drugiej odsłony kalibracji, można powiedzieć. To chyba był nawet portalowy bodajże, ale nie wiem. To już mniejsza o to, ta matryca majańska jest mało istotna, czasami szaman tylko wspomaga się nią, żeby zobaczyć, na ile ona tutaj została wgrana w przestrzeń. No i się okazuje, że dość skutecznie. Chodzimy według tutaj, znaczy chodzi mi o to 3D, w którym żyjemy, na różnych czasach, ale generalnie one nie do końca wspomagają tą ewolucję, no i też po części dzięki temu ona tak wygląda. Akurat nie rozkalibrowuje jej majańska matryca, no bardziej ten czas, który nosimy czy mierzymy tymi tradycyjnymi czasomierzami. No, ale to nie jest jedyna sztuczna taka wkrętka czasu, której w zasadzie ulegliśmy wszyscy. I fajnie, no, światy materialne potrzebują jakiegoś liniowego odniesienia, natomiast wtedy, kiedy to liniowe odniesienie jest sztuczne, oderwane od biosfery, od cykli naturalnych, nie harmonijne z przejawieniem, no jest to wtedy bardzo wytrąca życie, świadomość, takiej wewnętrznej harmonii. Jedną z takich wkrętek, o których też szaman mówił, ale może się nie odnosił na tyle szeroko, jak teraz chcę powiedzieć, było no, wprowadzone w latach 70. przesunięcie jesienne czasu, które zachwiało no chyba najmocniej, można powiedzieć, tutaj taką synchronizacją w ludziach. Dziś w zasadzie no świat już jest tak przewrócony i tak w tak przestawionej fazie z cyklami natury i z cyklami życia, z cyklami również świadomości, że w zasadzie przesunięcie, które no, za 3 tygodnie nastąpi, czy tam za miesiąc, na koniec pewnie października, nie wiem, kiedy to tam wpada w tym roku, ostatni weekend, czyli pewnie 31 na 1 listopada, chyba że 24 na 25, no nie wiem, bo to niby ostatni, to wypada już listopad, ale pewno to będzie 31 na 1, czyli na zmarlaków. O, to jeśli to będzie ta
ten weekend to może to być mocne wydarzenie, ale nie wiem. Nie wiesz, Amat, w tym momencie. W każdym bądź razie z pewnością wprowadzenie tego przestawiania czasu nie było przypadkowe i zostało wrzucone, i to z bardzo wysokich poziomów tutaj programowania przestrzeni, po to, żeby okres fali był łatwiejszy do ogarnięcia tutaj dla tych, którym zależało, żeby on był jak najmniej udany. No i patrząc z perspektywy, jak najbardziej się to udało, bo nic tak ludzi nie rozchwiało jak przesunięcia czasu, choć no na to jest trudno znaleźć jakieś empiryczne dowody, bo na to trzeba mieć po prostu głębokie czucie, ale każdy, kto szaman, mnóstwo, dziesiątki ludzi poznał w swoim życiu, którzy przez miesiąc po zmianie czasu nie mogli dojść do siebie bez względu na to, czy to było marcowa, czy październikowa zmiana, wiosenna czy jesienna, a nawet ci, którzy tego tak nie odczuwali, no siłą rzeczy płacili za to bardzo, bardzo dużą cenę. No i zapłaciliśmy tą cenę również jako cywilizacja, no ale teraz już nie ma. No dzięki, Karol, z 26 na 27. Wiesz, muszę popatrzeć, 24 na 5 chyba, bo to wypada niedziela, to z soboty na niedzielę zawsze jest. 6, 7, co z poniedziałku na wtorek, to nie wydaje mi się, żeby tak było. No to jakby tak w tygodniu było, to już by była masakra dla tych, co pracują na jakieś matrixowe godziny. Choć niby teraz, jak to ludzie mówią, dzień dłuższy, no ale to jest iluzja. Dostaje się po całości, więc już okres od przesilenia teraz mamy cudną pogodę, po prostu myślę, że to w większości Polski jest taka cudowna aura, bo my tu mamy, no po prostu dzisiaj było cieplutko, wiaterek, teraz jest pewno z 12 stopni jeszcze, więc po prostu wspaniała jesień, chociaż jeszcze za bardzo powiem, że jej nie widać. Także wszystkim polecam ten czas jak najwięcej, może nie tyle wyciszenia, ale właśnie obcowania z naturą. Ona jeszcze, mimo że no, wiele rzeczy w naturze według szamana się, no nie powiedziałbym, nie weryfikuje, bo tu trochę inne określenie, dobrze by było użyć, które za bardzo mi nie przychodzi do głowy, bo kalibracja z całym tym okresem fali całej biosfery jest taką zmienną fazową i przebiega w takich zmiennych cyklach. Te cykle są uzależnione od tego, na ile człowiek różnymi technologiami wpływa również na tą biosferę. De facto, tak jak szaman to obserwuje, biosferę bardzo trudno jest tymi cyklami poruszyć, ale wtedy, kiedy się już poruszy, ta stabilność, można powiedzieć, zostaje na tyle zachwiana, że pewne rzeczy w zasadzie przestają być przewidywalne z poziomu potencjałów, które funkcjonują w tym zakresie odnośnie natury. I dlatego no, jest to bardzo niebezpieczne. Z tą sytuacją w zasadzie mamy do czynienia teraz. Na to nakładają się jeszcze różne ingerencje lokalne innych cywilizacji. Na to też oczywiście empirycznych dowodów szaman nie znajdzie. No ale tak według niego jest. No i to powoduje, że można powiedzieć, potencjał zdarzeń kompletnie nieprzewidywalnych na przestrzeni biosferycznej nie spada, tylko ciągle rośnie.
Co nie znaczy, że one muszą wystąpić. Być może jeszcze tym bardziej, że no, również to, co robimy w pewien sposób rozładowuje na potencjale, te potencjały. Taki to jest trochę zagmatwany konstrukt, ale w taki sposób również na cykle natury, można powiedzieć, mamy fizyczny wpływ. To, co robi się z poziomu świadomości, choćby to, co przed chwilą widzieliście, gdyby szaman opowiadał różne wersje zależności, które ujawniają się na przestrzeni, kiedy jest taki, można powiedzieć, ja to, znaczy szaman nazwał to wczoraj w audycji resetem przestrzeni, bo jest to wytrącanie, można powiedzieć, no już nieaktywnych algorytmów z przestrzeni, ale żeby to było no maksymalnie skuteczne, to powinno się to no odbywać przynajmniej co kilkaset kilometrów na całej kuli ziemskiej, a niestety tak nie jest. Na szczęście są jeszcze takie formy przenoszenia, które no, są, można powiedzieć, równie, czy może nie równie skuteczne, no, ale też mają jakąś skuteczność. No i je tutaj szaman też trochę wykorzystuje. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Na szczęście są jeszcze inni, którzy też robią, co mogą, z różną świadomością tego, co robią, bo właśnie na tym to polega, że im bardziej jest to świadome, im większa też wiedza w pewien sposób jest na ten temat, im większy wgląd w przestrzeń, do czego no, jest potrzebne totalne przebudowanie istoty człowiek, która wtedy w zasadzie, no, zachowując ciało, specjalnie już, można powiedzieć, człowiekiem nie jest, no, ale tak się to tutaj na tą chwilę objawia. No, o tym jeszcze pewno szaman porozmawia z wami, czy tam pogadamy. Będą o tym audycje, bo teraz prawdopodobnie też jesteśmy w takim momencie, w którym wiele się zmieni również w tej gestii samych audycji. Będą one trochę inne niż dotychczas, ale ponieważ wszystko to jest procesem, więc trochę to potrwa. Zobaczymy też, co otworzy się, jakie opcje na przestrzeni, bo to już jest wyraźnie widoczne. Wczoraj złamali nam szlaban tutaj do centrum wszechświata, tylko jeden dolny, ale to bardzo symbolicznie w dniu właśnie wczorajszym. Nie ma znaczenia, jak się to stało, na pewno niezłośliwie, albo przypadkowo, albo przez zabawę, ale można powiedzieć, że już jest jakiś potencjał czy parcie z zewnątrz na to, żeby pewne rzeczy rozpakować, no i powoli się to dzieje. No i cóż, w miarę na bieżąco będzie wam tam szaman również o tym opowiadał. Moi drodzy, dzisiaj szaman kończy. No i myślę, że jutro audycja będzie i jutro więcej, więcej ciekawego info, chociaż to ciekawe, to no zobaczymy. Postara się szaman, żeby to było jak najbliżej 10, ale jutro mocny dzień nas tutaj czeka, więc zobaczymy. Trzymajcie się, dobrej nocy wam życzę.